A, no, jeszcze dodam. To znaczy dodam. Teraz ja to nagrywam na koniec, ale to wrzucę na początek, że ten odcinek jest zainspirowany odcinkiem podcastynacji numer dokładnie 104 o ubraniach i ogólnie o tych wszystkich trendach, nie trendach. E, teraz nie będę wchodzić w super szczegóły, ale o tym, co jest eko, co nie jest eko, czy, czy kupować, czy nie kupować, czy wyrzucać, czy w ogóle być super minimalistą, czy w tupie w tym wszystkim, że tak powiem, brzydko, Nie żartuję, nie powiedziałam tego. <laughs> nie powiedziałam tego. Nie, 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 nie. E no, tak, będzie o ubraniach dla dzieci. Dziwny temat, jeśli na łosiologię. Ale niech się to nie zmyli, bo to będzie temat bardzo, bardzo szwedzki. Zapraszam. Dawno nie nagrywałam. I to jest odcinek z pogranicza spacerownika oraz odcinka takiego normalnego, łosiologicznego. No bo z tym spacerownikiem to sobie wymyśliłam tak, że ja będę chodzić na spacery, i tam nagrywać krótkie odcinki i tak dalej. I pierdyliard pomysłów oczywiście miałam, ale co. Ja nie wiem, jak to się stało. Znaczy wiem, jak to się stało. No to się nazywa jakimś tam mózgiem matki karmiącej, czy coś w tym stylu. nie? Że człowiek w ogóle nie pomyślał, że to idzie jesień i zima. I że nie będzie opcji nagrywania na zewnątrz. No nie. I mamy teraz końcówkę marca, jak nagrywam, i jest zamieć śnieżna. Mm, zaczęłam dzień od śnieżenia, żeby w ogóle wyjść, żeby w ogóle wytoczyć wózek na zewnątrz. No to, to tak, to taki szybki i raczej przydługi wstęp. O czym chciałam dzisiaj powiedzieć? To będzie taki odcinek trochę o, o. znaczy bardzo o życiu w Szwecji i o czymś, czego nigdy nie wiedziałam, a teraz się dowiedziałam, e, gdy w moim życiu pojawiła się Dzidzia. Zrobię taki przedługi wstęp, bo to będzie bardzo taka, myślę, ważna informacja. Ja jestem taką osobą. No taką osobą, która nie lubi zakupów, nie lubi ubrań, jak muszę iść i kupić coś sobie do ubrania, to Boże Święty, no kisnę, nie? Ale jak mam iść i kupić sobie włóczki, bo sobie wymyślę, że sobie coś tam e, zrobię na szydełku, no to owszem, to ja uwielbiam, ale ubrań nie. I moim takim, taką myślą zanim jeszcze pojawiła się dzidzia w naszym życiu, to to, że będzie po prostu pierdyliard rzeczy, ubrań, jakichś rzeczy po prostu, ja nawet nie umiem ich skategoryzować, nie? Co to jest Coś, nie wiem, co do, coś do łóżeczka albo coś tam innego. No po prostu, ja na samą myśl, jak mi ludzie mówią, a to masz to, a musisz kupić to, a to tamto, a to tamto, a to tamto a dziecko jak będzie to, to tam O nie! Yy, nie. Dlatego to jest taki wstęp. Ja tego bardzo nie lubię. I też nie lubię mm, sprzedawać i kupować takich małych pierdół, nie? W Szwecji też jest, są popularne lopisy, czy lopis, takie miejsce, taki pchlitark, taki, takie miejsce, gdzie pójdziesz i sobie kupisz jakieś pierdoły za po prostu grosze, jakieś stare, używane rzeczy. No i okej, okay, fajne, że one są stare i używane, tylko jak masz yy, taką graciarnię w domu, no to mnie po prostu krew zalewa, więc ja nie lubię. Ale okazało się, że yy, bardzo doceniłam w ostatnich czasach grupy na Facebooku, które. Są takie grupy dedykowane tylko i wyłącznie dla rodziców, y, małych dzieci, znaczy takich dzieci od noworodków, y, no tam powiedzmy do, do, a nie wiem, tam do, póki nie będą tymi nastolatkami, nie? do takiego rozmiaru 140-150 cm, czyli to jest mój rozmiar w sumie wielkościowy. Y, no, i, no i co? I ludzie tam sprzedają przeróżne rzeczy. I jak dla mnie wystawianie jakiejś tam tu kurteczka, tu bluzeczka, to tak dalej, potem ludzie mają to kupować, przychodzić, no to ja znowu mnie krew zalewa. Nie no, nie chcę mi się. Ale! Te grupy działają bardzo fajnie. Już Ci mówię, jak działają. Działają tak, że na przykład, yy, yy, od razu nam taki przykład z mojego życia. Poszłyśmy ostatnio na spacer, wystawiłam, mieliśmy, nie wiem skąd, jakoś strasznie dużo takich kombinezonów na zimę. W różnych rozmiarach i one tam były różnych materiałów i tak dalej. No i jak już dzisiaj zaczęła wyrastać z tych pierwszych, no to ja wrzuciłam na tę grupę yy, jakieś tam dwa kombinezony. No, i tam ludzie napisały, jakaś dziewczyna napisała, że ona je kupuje, no i superancko i się okazało, że mieszka gdzieś tam mniej więcej w, w, na moim osiedlu. No i jej napisałam, bo zobaczyłam na jej Facebooka z ciekawości, i, i zobaczyłam, że ona ma trzy córki po prostu 2018, 2020 i 22 w sensie urodzenia roku. No i pomyślałam, kurczę, tyle, tyle małych dzieci, jak ona daje radę. No i napisałam, że słuchaj, jak chcesz, to ja ci to przyniosę. No i tak to działa, bo ja tak mówię naokoło, bo, bo dużo informacji, ale to tak działa, że pakuje się w jakąś tam reklamoweczkę czy torebeczkę i zostawia się w skrzynce na. Listy u tej osoby. Więc ja jej powiedziałam, te ja ci przyniosę, idziemy na spacer, i tak idę z na spacer, więc co mi za różnica, w którą, którym chodnikiem, nie chodnikiem, okej, okay, nie mamy chodników, w którą drogą ja pójdę. Więc poszłam do tej dziewczyny i jej zostawiłam a płatność się odbywa tak zwanym swishem, czyli taką aplikacją, którą ma się na telefonie, która jest podłączona do twojego bank ID, czyli do takiej też aplikacji bankowej. Jeśli chcesz usłyszeć więcej, się dowiedzieć więcej o tych bankowych, handlowych i biznesowych rzeczy, to odsyłam cię do podcastu Kierunek Szwecja, bo tam Agata opowiada o tych, o tych sprawach. Działa to tak, że wpisujesz numer telefonu danej osoby, kwotę, jaką chcesz jej przesłać i to jest takie... A zaraz, zaraz, zaraz może mi się uda nagrać taki dźwięk słyszowy. Tylko, bym musiała komuś powiedzieć, żeby mi słyszną, bo to jest taki czasownik nasz słyszno. E, no więc to, to jest dla mnie, dla mnie to jest mega fajna sprawa, bo jak ja pomyślę, że ja mam tyle ubranek. Wzięły mi się po prostu nie wiem skąd. Sama kupiłam kilka tylko takich pakietów właśnie na, na tej grupie, plus dostaliśmy. Ale nagle po prostu zagracony dom tymi rzeczami właśnie patrzę na część, bo wczoraj je segregowałam. No i co widzę? I widzę jakąś blu, bluzko, coś tam, czego nie używam. Więc co robię? Robię zdjęcie puf na stronę, na grupę i... I, I ktoś może kupię, nie? Kupię, włożę do, no, skrzynki na listy i dla mnie to jest najlepsza opcja, bo ja tak, nie muszę czekać w domu, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, czy ktoś przyjdzie o 15, czy o 15.30, a może ja w tym czasie będę przewijać, a może ja w tym czasie będę karmić, albo spać, albo będę na spacerze. No wiesz, no ja nie czekam na tą osobę, zostawiam mi skrzynce i mówię, chcesz, to przyjść dzisiaj, jutro, kiedy chcesz. Tylko teraz, jak była zima, to też było fajne, że trzeba było napisać, czy mniej więcej o której godzinie się przyjdzie, żeby te rzeczy nie leżały w skrzynce za długo, no bo jak był bardzo duży mróz albo. Padał taki śnieg, wiatr i tak dalej, Był, była taka niefajna pogoda, no to żeby te e, ubrania i rzeczy tam nie kisły za bardzo. ja tu się już za długo rozkatuję, ale chodzi mi o to, o taki przekaz, że ludzie sobie, tutaj widać to szwedzkie, to takie skandynawskie zaufanie do innej osoby, bo jeśli ja wystawię na Facebooku, na tej grupie, jakieś tam e, pięć piżamek, nie? I tam jakieś tam pierdoły dziecięce, że powiedzmy ubranka. E, I ktoś mi napisze, że kupuje... No i zanim jeszcze mi wyślę te pieniążki, no to ja już powiedzmy wstawię je do skrzynki na listy, bo, bo nie wiem, bo wyjeżdżam, tak? Wjeżdżamy na południe i nas nie będzie, a ktoś może akurat będzie chciał przyjechać albo przyjechać przed pracą, albo po pracy. No więc ludzie tak to sobie zostawiają. Ja ostatnio odkupiłam od pani okulary, takie słoneczne dla dzidzi małej. I to jest też fajna rzecz, że tam rzeczy na tych forach, na tej grupie są mega tanie. To znaczy. Kilka do kilkunastu razy tańsze niż rzeczy oryginalne, i oczywiście ja tu się nie kłócę i, i nie mówię, czy mam kupować nowe, czy używane i tak dalej. Ja tylko wiem z swojego doświadczenia, że jak miała wszystko córce kupować nowe, no to. No to, to nie, no to znaczy. Nie dałabym rady. No skąd brać pieniądze, że tak powiem. Więc e, niektóre rzeczy kupujemy bardzo dużo używanych, e, bardzo mało raczej rzeczy nowych. No i to było takie fajne, bo ta dziewczyna, ja miałam tam pojechać, to było mi nie po drodze. No i ona powiedziała mi: Ty, to ja ci przywiozę, bo ja jadę do pracy czy tam gdzieś mniej więcej w Twojej okolicy, to ci, to ci, to ci wrzucę do skrzynki. A ja my co zarobiście, nie dzięki. Tak sobie pomyślałam, kurczę, Karma wraca, jak kiedyś dziewczynie z kafandry? i na dziewczynami przywiozła okulary płacimy sobie słyszę jakieś tam groszowe sprawy więc każdy na tym tak naprawdę zyskuje no bo tobie w domu się nie kiszą te tony ubrań i różnych rzeczy a przy okazji coś sprzedaż. co jest jeszcze fajne to że jest tam dużo pytań można zapytać ja ostatnio szukałam pieluch wielorazowych i jeśli wiesz a jeśli nie wiesz to ci powiem to pieluchy wielorazowe to jest tak że po prostu używa się je wiele razy i się je pierze i trzeba mieć ich dużo raczej sporo żeby no mieć je, no, zmieniać cały czas i prać żeby one schły i tak dalej i to to kosztuje, to, to jest duży koszt, jeśli chce się kupić też nowe. No ja tak ciągle się zastanawiałam, to nie miałam czasu wybrać, to pomyślałam, mówię, cholerka, no to jest kupa kasy, nie? No, no jednak trochę za dużo. No i jakaś dziewczyna wstawiła na, na tej grupie, że sprzeda swój komplet i tam miała, słuchajcie, 16, 16 chyba e, takich tych pieluszek, takich tej warstwy zewnętrznej i chyba 6 czy 10 wkładów do nich, nie? A ja my Boże, święty, za jedną pieluchę to trzeba zapłacić. Tą cenę, albo i większą, a ona to ma 16. Oczywiście one były używane, więc niektóre z nich były takiej średniej jakości, ale większość z nich była superanska. Ja do tej dziewczyny razem mówię, ja jej kupuję. No i co było fajne, to, że um, ona się zapytała, czy mogę przyjechać tam chyba w niedzielę, tu była sobota, mówię, no jasne, będziemy akurat na trasie, no to to zajadę. A ona powiedziała, no jak chcesz, to, to ja ci mogę pokazać, jak się tego używa, tam wytłumaczyć, coś powiedzieć i tak dalej. Więc superansko, nie? Ja nic nie wiem, tyle co tam z internetu, no to ja chętnie, jeśli masz czas, to. To możemy porozmawiać. To był chyba jedyny moment, gdzie kupiłam coś przez tą grupę i się spotkałam z, z tą osobą, która sprzedaje, no bo ona chciała im to po prostu pokazać, nie? Potem ja się zapytałam po dniu używania na tej grupie, czy ktoś ma jakieś tam przedłużkę do, do body, do tych ubrań. No bo te pieluchy wielorazowe są większe i to się już mi ubrania, nie muszą kurczę, nie będę przecież ubrań nowych i kupować. Więc zapytałam, czy ktoś ma taką przedłużkę. Nagle się okazało, że ten ma, ten ma. To jakaś inna kobieta ma, która też mówi, że używa pieluch wielorazowych, dlatego je ma. I ja się zapytałam od razu, ty słuchaj, to, a ty może masz jakieś tam tipsy, czy może coś innego, co chcesz odsprzedać? A ona mówi, no to ja poczekaj, zobaczę, co mam w domu. To mam to i to i tamto i czy to chcesz i tam, nie wiem, 50 koron za to, nie? No po prostu to są... No 50 koron to jest mało pieniążków, to jest nawet za 50 koron masła się w tym momencie nie kupi. Ehm... No i co, jeszcze raz chciałam powiedzieć? Znaczy, nie jeszcze raz. Co chciałam powiedzieć, to tak. Pierwsze to jest to zaufanie, jeśli chodzi o płatności. Ja muszę tych krzesło wymienić, cholera, bo mi tak pieka ciągle, a ciągle tego nie robię. Pierwsze zaufanie. Drugie to, że ludzie są naprawdę mega tacy pomocni, przyjaźni i fajni, nie? Jeszcze, 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 jeszcze się nigdy nie sparzyłam, bo podejrzewam, że mogą być takie sytuacje, gdzie ja kiedyś komuś zapłacę, nie dostanę towaru, albo no, że dam towar, a ktoś mi nie zapłaci. Ale... Nawet jeśli raz na 50 razy mi się to starzy i, i nie wiem, stracę na tym 50 czy 100 koron, to jeszcze yy, koniec świata no nie nastanie. To była opowiadka o facebookowej grupie i ogólnie yy, o tym, jak to działa. Nie chcę powiedzieć w całej Szwecji, bo nie znam całej Szwecji. Wiem tylko, jak działa u mnie w małym miasteczku na północy, a działa przycudownie. Sama ja sobie bym nie miała czasu i ochoty, wiecie, szukać. Ja mam ciężko strasznie, żeby znaleźć ubrania, a teraz to już w ogóle, żeby coś mi pasowało, ale dla dziecka no to nie oszukujmy się, to idzie po tam tym wzroście, tak, po tych centymetrach i no ma i, i tyle, tak, jeśli ja powiedzmy piszę, że szukam piżamek o rozmiarze 62, no i tam ludzie piszą, a ja mam takie, 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 wysyłają od razu zdjęcia, wiesz, wybiera się po prostu czasami to jest zabombardowanym informacjami, jakie, jakie tam ludzie wysyłają, ale jest w tej grupie akurat chyba coś około 9 tysięcy osób, więc zawsze ktoś tam coś odpisze. Przeważnie ludzie kupują, pomagają, co jeszcze dużo oddają takich za darmo rzeczy, na przykład nie wiem, Ktoś otworzy paczkę pampersów, okazuje się, że dziecko wyrosło, albo że coś nie tak, albo nie wiem, kupi jakąś kaszę, czy jakiś inny kleik, czy jakieś inne mleko i tam, nie wiem, powiedzmy, bo dziecko nie chce tego jeść, nie? Albo, albo z innych powodów nie je i ktoś ma otwarte jakieś duże opakowanie, a, a wziął z tego łyżeczkę czy dwie, nie? No więc y, oczywiście bez sensu trzymać to w domu, bo nikt inny z domowników tego nie zje, więc ludzie piszą często, słuchajcie, mam takie i takie mleko, kupiłam je tego i tego i, i, i z tego są dwie łyżeczki zabrane, czy ktoś chce za darmo, nie? Mm, więc dużo rzeczy też ludzie oddają, sprzedają że naprawdę małe pieniążki, są mar bardzo, bardzo pomocni. A jeszcze o czym jedno: to są takie tworzone czasami takie marknady, czy takie, takie jarmarki, takie, takie wyprzedaże. Często organizowane raz jest na pewno na wiosnę i raz jest na jesień, albo na jesień zima, na takie dwa sezony to są na pewno, bo na, na tych dwóch byłam. I tam ludzie mogą wystawiać swoje rzeczy, i po prostu, jak byłam pierwszy raz zobaczyłam tą halę, bo to było w takiej szkole. Taki ogromny korytarz, i tam było tyle rzeczy, tyle ubrań, ja tak. Takiego oczopląsu dostałam dosłownie, ale wszystko było fajnie podzielone takimi sektorami na rozmiary, więc od małych bubasków do dużych dzieci, od ubranek po sprzęt, po łyżwy i tak dalej, i można było naprawdę wypolować sobie mega dużo rzeczy. I co pamiętam jeszcze, jak mam w ciąży, ktoś mi powiedział, i to w sumie nie jedna osoba, żeby broń Boże, nie, nie kupuję licenowych, nie, że to w ogóle nie ma, nie ma sensu, bo, bo po prostu ta sprzedaż i ten obrót tymi używanymi rzeczami tak to fajnie działa, że. Że no nie trzeba. Ja się tak zastanawiałam, kurczę, no to kto kupuje te nowe ubrania, nie? No i doszłam do wniosku, przynajmniej na naszym przykładzie, że, e, że po prostu, no co, rodzina i znajomi, którzy przychodzą w gości i, i tam przychodzą w odwiedziny, no to i chcą coś przynieść, no to wtedy kupują nowe. Chociaż e, byłam na takiej imprezie imprezie, <laughs> duże słowo teraz. O, to sobie powiedziałam na imprezie. Na spotkaniu ze znajomymi z pracy, i to było niedawno, niedługo po tym, jak, jak urodziłam Widzie, e, no i dostałam od nich taki prezent prezent jako bon podarunkowy, na tam ileś koron, do sklepu, ale nie do takiego normalnego sklepu z zabawkami czy tam z rzeczami dziecięcymi, bo tam to wiadomo, to po prostu fortunę można zostawić, tylko do takiego używanego sklepu, który od nas powstał chyba ponad rok temu. Nazywa się Mini o Planetę, czyli mini jako mini człowiek i planeta. Sprzedają tam używane rzeczy dla dzieci, i ja tam dostałam bon podarunkowy i, i, i się bardzo cieszyłam, bo no bo tak jak mówię, no nie wiem, na tym, jestem na takim etapie, że nie wyobrażam sobie kupować nowych ubrań dla mojej córki, która po prostu miesiąc albo półtorej powie że już, nie mama, to jest za małe, nie, to jest po prostu, to już się nie mieszczy. że ona mi tego nie powie, a ja to zobaczę swoimi oczami. Często jest też tak, że sprzedaje się, ja tak, tak robię i też tak lubię kupować, że ktoś na przykład robi całą paczkę, nie, paczka w rozmiarze 56, czy tam 62, na no jakiekolwiek dla dzieci. Dziecko wyrasta, no i robisz paczkę, i piszesz, mam tam 10 piżamek, 15 wody, 3 pary spodenek, coś tam, coś tam, no i tam są takie takie firmy. Tu się jednak znaczy ludzie tu używają czy znają kilka takich tych podstawowych, powiedzmy, sieciówek i, i to jest tyle, nie? Więc nie ma pierdeliarda firm, jak w Polsce, tylko są tam kilka tych sieciówek, nie będę wymieniać nazw, i to są takie, takie, takie firmy, taki, taki stan i powiedzmy taka paczka kosztuje 200 czy 300 koron. I ja to kocham, na początku, jeszcze jak miałam po prostu zero, a nawet na minusie była, jeśli chodzi o wiedzę dzieciową, to widzę, że ktoś stawia taką paczkę, pamiętam, tak zrobiłam za pierwszym razem, aha, rozmiar 62. Musiałam sobie wygooglować, co to znaczy. Aha, rozmiar 62, to dziecko mniej więcej do do 4 miesięcy. No i tam to i tamto. Aha, dobra, to ja kupuję, nie? No i tak sobie kupiłam. Teraz patrzę na to. Piękna ubranka, po prostu ja, nie, jak powiedziałam na początku, nie lubię ubrań. Jakieś kwiatki różowe, to mm, nie, no po prostu to nie jest moje w ogóle. EE. e, e, e. Mm, nail. No i patrzą, wie Boże, jakie piękne. O Jezus Maria. No cudowne. No i kupiłam. No, i takie były cudowne, że teraz będę je sprzedawać. Ani razu ich nie założyłam, bo Alicja nie pomyślała, że rozmiar 62 to u nas będzie jeszcze gruba zima. Zima, taka naprawdę, zima, zima, zima. To nie będzie czas na letnią ubranka, nawet jeśli są najpiękniejsze na świecie. No ale co, teraz je sprzedam i ktoś na pewno je kupi. Wrzucę też taką samą paczkę, bo nie mam czasu, żeby sprzedawać to oddzielnie. Znaczy nie mam czasu, po prostu ja nie. Nie lubię. I to jest super. Tak też jest ok. Można tak sprzedać. Można sprzedać nowe rzeczy, można używane, można kupić, a można oddać. Dużo też oddałam. Pierwszej paczki swojej za bardzo nie, mia nie, nie schodziła mi, że tak powiem, to przyjechała koleżanka i po prostu jej wszystko oddałam, bo jest wciąż. I tak też można. Także to był taki szybki odcinek, niby dzieciowy, niby ubraniowy, ale taki bardzo szwedzki moim zdaniem. Przede wszystkim to z tym zaufaniem, to mi się tak podoba, że nawet jeśli coś znajdę, to nie mam takiego stresu, że aha, muszę jechać yy, i odebrać, albo wiecie, w jakimś tam odpowiednim czasie. No to jest mega fajne. To też się nie ma oszukiwać. Ludzie mają, gdzie mają dzieci małe albo w różnym wieku i tam jeszcze nie wiem, którzy na przykład do szkoły chodzą do pracy i w ogóle. No to jak to się umówić z kimś, kto macie kupić i przyjechać, a przeważnie takie rzeczy są całkiem. Spoko mi. Ostatnio dziewczyna napisała, szukałam takich bucików, Jak chodzę z, z córką w takim nosidełku, nie? No, to chciałam jakieś takie buty mieć, bo nas jeszcze jest zimno i wieje, no i po prostu... No wolę coś mieć, nie? Na, dla niej. I ona mi napisała, że ma takie jest 20 koron. Ja tak 20 koron, kurczę, wicz. 20 koron to jest karton mleka, nie? Litrowy teraz, nawet nie, bo myślę, że karton mleka może kosztować 22 albo 23, zależy gdzie. E, no i ona mi napisała, jeśli ja się pytam, jaki to jest rozmiar, Mówi, że wiesz, co nie wiem, ale takie mniej więcej jest od 0 do 6 miesięcy. Ja tak myślę, kurczę, może być za mała. Mówi, a to wiesz, co przyjdź, e, sobie przymierz, zobacz, jak nie będzie, to odniesiesz. Od, od nie ma problemu, no i ona przygotowała w paczkach takie fajne paczuszki, takie z papierowych, starych torebek. Jeszcze też, też fajnie, że pakują po prostu to, co jest, tak? Czyli już tam mam papierową torebkę, tam go zapakuję. Napisała imię, nazwisko, co to jest i cena, i takich torebek miała, nie, nie chcę złamać, ale co najmniej z 10 jak nie więcej wystawionych na ganku. Napisała, że tam jest twoja torba z twoim nazwiskiem. Ja to przykryłam wszystko kocem, bo tam, nie wiem, wiał wiatr czy coś w tym stylu. No i przyjdź sobie odbierz, kiedy chcesz, nie? Jak dla mnie. No, cudo. Jestem teraz nawet lubię zakupy. Bardziej lubię chyba kupować niż sprzedawać, bo to trzeba robić zdjęcia, wystawiać i tak dalej. Ale kończę moje, yy, moje gadanki. Jestem ciekawa, jak to działa w innych częściach Szwecji. Jestem ciekawa, jak to działa, jeśli mieszkasz w Polsce, bądź w jakimś innym kraju. Przecież możesz mnie słuchać, mieszkając w Tajlandii. Tam, gdzie jest ciepło i nie pada śnieg, nie ma zawie i zamiecić i lodu. No, można też mieszkać tutaj, można w Hiszpanii mieszkać. Czyli tam, gdzie mieszkasz, daj znać, jak jest. Może tak jest. A ten odcinek stworzyłam, bo chciałam się wygadać. Eee, no, a też dlatego, że jeśli bym o tym nie wiedziała, albo była w takiej sytuacji, jak jestem, i miała to przerażenie, że muszę kupować wszystko nowe, a się okazuje, że jest tak dużo fajnych, działających rzeczy, które są używane, no to bym bardzo chciała usłyszeć taki odcinek. Kończę. Pięknego dnia. Idę odśnieżać. I idę zobaczyć, czy mi też dziś śnieżyca. Nie, żeby nie zawiała I śnieżyca. Patrzę przez okno ciągle. No dobra, pa pa, Hejdu.